wspominałam, ale nieszczegółowo, były dyby. Nazwa wywodzi się od niemieckiego, którym dip znaczy złodziej. I faktycznie pierwotnie w dyby zakuwano właśnie ludzi, którzy dokonali kradzieży. Natomiast później były traktowane albo jako sposób przetrzymywania więźniów niejednokrotnie bardzo, bardzo, bardzo długo, albo też jako metoda tortur, jeżeli służyło unieruchomieniu przy wykorzystywaniu innych narzędzi. Co ciekawe, znaczy wiadomo, jak dyby wyglądają, tak? To są dyby. Dyby to oczywiście zwykle były kloce drewna, czasami ci ludzie byli jeszcze dodatkowo przykuci łańcuchem. To, co jest ciekawe, to zdarzało się, że ludzi w dybach wystawiano na widok publiczny. I wtedy dobrze było mieć towarzysza. Albowiem człowiek w takiej schylonej pozycji, z rękami i nogami zakutymi w dyby i z głową, której nie mógł odwrócić, był bezbronny. I bez względu na to, czy był kobietą, czy nie, to mogła mu się przydarzyć niechciana przygoda seksualna, dlatego zawsze dobrze było, żeby komuś w dybach towarzyszył przyjaciel. Pilnować tył! No bo to jest tak, że wiesz, no to jest ta sytuacja, jak pomyśl sobie, że jesteś w takiej pozycji zakuty, tyłek masz wypięty, możecie wydywać, a tyle coś odsłuchać, nie może o ten że tak ujmę to dosłownie. Kolejnym narzędziem tortur bardzo prostym była beczka. Beczkę można człowieka było wsadzić prawie jak w dybie, a mianowicie wycinano otwory na ręce i nogi, wrzucano człowieka do beczki, wiązano takie ręce i nogi wyciągnięte z beczki i żeby nie mógł ich wciągnąć ani się ruszyć, to pomiędzy też dodatkowo wkładano kij, takiego człowieka można było przenosić razem z beczką i w ogóle było to bardzo wygodne. Co ciekawe, często do takiej beczki wlewano wodę i w ten sposób można było człowieka podtapiać jednocześnie. Kolejną prostą metodą to jest narzędzie do podwieszania, które egzotycznie można nazwać strapado. Podwieszanie, tak? A mianowicie wieszano takiego człowieka na przykład za ręce albo za nogi na haku wysoko i takiego związanego zrzucano z poważnej wysokości na posadzkę. No sami rozumiecie, że jak ktoś ma związane ręce i nogi, to upadek może być bolesny. Natomiast zdarzało się również tak, że kogoś podwieszano i zostawiano go tak na długi czas. A żeby podwieszanie było bardziej urozmaicone, można było go podwiesić za jedną rękę na przykład, albo za jedną nogę i jeszcze do tego przywiązać mu ciężar na dole, tej, który widzimy. I to wtedy następowało powolne wyrywanie kończyn zestawów. Myślę, że mogło być bardzo nieprzyjemne na dłuższą. O, a tutaj jest człowiek, który po takim strapado zostaje jeszcze do tego, nie wiem, opuszczony, wrzucony na posadzkę, wypatorzony, bo to wiadomo, że jeżeli chodzi o... To była bardzo częsta tortura, ponieważ ona naprawdę nie wymagała wiele zachodu, nie wymagała pilnowania, bo wiadomo, że człowiek taki ani nie ucieknie, ani nic nie zrobi. Następna to jest coś takiego jak ława do wyciągania, mylona często z Madejowym łożem, o którym opowiem za chwilę. Otóż ława do wyciągania, zwana łożem sprawiedliwości, była stosowana w ten sposób, że była takie, to właściwie niekoniecznie musiała być ława. Wystarczyły dźwignie bloczkowe człowieka, który podwiązywano za nogi i za ręce, po czym ciągnięto z dwóch stron i zrywano, znaczy naciągano go, tak? Najpierw następowało wyłamywanie rąk, wyłamywanie stawów, potem następowało wyrywanie stawów. Jeżeli nie nastąpiło rozerwanie skóry, to zdarzało się, że następowało nawet rozerwanie kości. Musiała być ogromna siła. Człowiek tak rozpięty oczywiście musi być poddawany przypalaniu, innym torturom, no to wiadomo. Jest też coś takiego, jak ja miałam powiedzieć jeszcze o łożu Madejowym, tak? Czyli o łożu tortur, łożu czarownic, które polegało na tym, że człowieka umieszczano na kolcach, na łożu, który był nabity kolcami, tak jak krzesło czarownic. Te kolce wbijały mu się w ciało i w momencie, kiedy go rozciągano, to ciało było dodatkowo rozrywane. Była to jednak metoda szybko zarzucona i niepraktyczna, ponieważ ona powodowała rozerwanie tkanki, rozerwanie skóry, co powodowało krwawienie, zakażenie itd. To znacząco skracało czas tortur, jeżeli człowiek zaczynał krwawić bądź zaczynał chorować, a próg bólu był przy rozrywaniu stawów był na tyle wysoki, że praktycznie nie było żadnej różnicy, jeżeli chodzi o skuteczność. Dalej rzecz bardzo dobrze znana, nie tylko fanom heavy metalu. Żelazna dziewica
zwana dziewicą norymberską. I tutaj tak naprawdę to jest tajemnicze urządzenie, ponieważ do dzisiaj nie rozstrzygnięto sporów, które mówią dotyczących tego, w jaki sposób to działało. Zdarzają się żelazne dziewice, które są w środku nabijane kolcami. Inni ludzie mówią, że kolce tak naprawdę miały służyć tylko i mówi się tak, że te kolce były umiejscowione w taki sposób, żeby przykuwać oczy, piersi, uda i tak dalej, z omijaniem narządów takich, których przekłucie mogłoby doprowadzić do szybkiej śmierci. Inne źródła mówią, że żelazna dziewica była wyłącznie metodą przetrzymywania więźnia, a kolce miały służyć tylko temu, żeby on się nie opierał o ścianę. Żelazna dziewica, no wiadomo, że miała wysokość co najmniej człowieka, na dole była jak tutaj widać, wolna przestrzeń, dlatego żeby mogły wypływać, może by krew czy odchody mogły wypływać swobodnie. I oczywiście można było torturować człowieka zamkniętego w żelaznej dziewicy za pomocą wlewania wody w otwory, tak żeby nie mógł oddychać, za pomocą podgrzewania jego i smażenia żywcem. W każdym razie no, urządzenie o tyle ciekawe, o ile na przykład ciągle nie wiemy, nie znamy jeszcze jego pełnych zastosowań. Mówi się też, że żelazne dziewice świetnie działały ludziom na wyobraźnię, więc ustawiano je w takich miejscach, żeby wszyscy mogli sobie popatrzeć. O, a to jest ciekawa rzecz. To się nazywa garota. W Hiszpanii przez długi czas było używane jako sposób wykonywania kary śmierci. Stawiano takiego człowieka przy słupie, na słup nakładano obręcz, albo wystarczył sznur. I dokręcano po prostu za ten sznur, skręcano go za tym w ten sposób, żeby człowiek był powoli duszony. Co ciekawe, często było tak, że ten słup był wydrążony wewnątrz i jak już takiego człowieka unieruchomiono garotą, na przykład metalową, to wtedy zamiast go dusić, wkręcano mu w kręgosłup śrubę. Zupełnie niepraktyczne. Przecież jak komuś wkręcicie śrubę w kręgosłup, następuje przerwanie rdzenia kręgowego, potem po co następne tortury były? To takie też litościwa metoda. W każdym razie stosowano garotę w ten sposób też, że używano cienkich drutów i w ten sposób można było komuś powolutku obciąć głowę. Nazywa się to widelec heretyków. Ja wam pokażę, do czego to służy. Widelec heretyków, które umiejscowiało się tak. W ten sposób człowiek funkcjonował w takiej pozycji, z głową absolutnie do góry. To jest potworny ból, jeżeli chodzi o mięśnie karku. Ludzie, którzy polują na koncertach i rzucają piórami, wiedzą, jak to jest, kiedy było. W każdym razie no, wbijał się w podniebienie, miękkie podniebienie i tutaj w mostek. Nie powodował żadnych poważnych szkód, a jako sposób unieruchomienia był bardzo nieprzyjemny. Następne. To jest coś, co nazywa się masektomią i obecnie to słowo ma zupełnie inne znaczenie, a mianowicie sztuce do rozrywania piersi. I to jest tak, że jak ja przeczytam opis, bo to opis jest czadowy z książeczki powrotowej, a mianowicie zimne lub rozgrzane do czerwoności cztery zęby powoli zanurzały się w białych piersiach niezliczonych rzesz kobiet skazanych za herezję, bluźnierstwo, cudzołóstwo, aborcję, erotyczną białą magię i inne przestępstwa, głównie o podłożu seksualnym. W niektórych regionach Francji i Niemiec, aż do początku XIX wieku, ostre, rozgrzane metalowe zęby wpijały się w piersi niezamężnych matek, podczas kiedy ich dzieci zalane matczyną krwią wiły się u nich stóp. Stosowanie rozżarzonego żelaza służyło za zatamowanie krwawienia, o czym już mówiłam, oraz przedłużało zabawę. Rozrywacze ciała stosowano również wobec mężczyzn, ale nie było to aż tak zabawne. Jednym z bardzo fajnych przykładów, w jaki sposób można było twórczo zastosować rozrywanie piersi, było coś nazwanego procesem Pappenheimerów w Bawarii w XVI wieku. Mianowicie byli to tacy jacyś ubodzy ludzie, nawet najmniej robotnicy, naprawdę niezbyt bogaci, często różniący się żebractwem, ale ponieważ akurat potrzebny był proces polityczny, aresztowano ich razem z dziećmi. I po pokazowym procesie, tak, człowiek, ojciec Michał został rozerwany rozżarzonymi szczypcami, a jego żona Anna też została rozerwana rozżarzonymi szczypcami, ale najpierw rwano, a potem obcięto jej piersi, które potem zostały wepchnięte w usta jej synów jako bardzo zabawna parodia karmienia piersi.